Monika Kotlarek, psycholog, pisze. To nie smutek, to depresja. Poradnik dla rodziców nastolatków w kryzysie. Wydawnictwo Sensus. Czyta. Magdalena Emilianowicz. Depresja u dzieci i młodzieży ogólny zarys problemu. Szacuje się, że między 3 a 5% dzieci i młodzieży na świecie jest dotkniętych depresją. Naukowcy twierdzą, że już dwuletnie dzieci są w stanie zachorować. Przerażające? Oczywiście, depresja potrafi całkowicie zniszczyć dorosłego, a co dopiero dziecko czy młodzież. Symptomy ogólne zachowanie. Zaprzestanie wychodzenia z domu, niedokańczanie spraw w pracy, szkole Utrata apetytu lub rozchulanie w jedzeniu, wycofanie z kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, poleganie na alkoholu i lekach uśmierzających ból, zaprzestanie robienia rzeczy, które sprawiały radość, niemożność skoncentrowania się. Myśli: Jestem jedną wielką porażką to moja wina nic dobrego mi się nie przydarza jestem beznadziejna, beznadziejny. Nie warto, nie chcę żyć. Uczucia. Przytłoczenie, poczucie winy, irytacja, frustracja, smutek, zawód, beznadziejność, pojawiania się dużej ilości łez, częsty płacz. Fizyczność. Ciągłe zmęczenie, spowolnienie i poczucie choroby, bóle głowy i mięśni, ściskanie w żołądku, Problemy ze snem, zmiany apetytu, wagi. Depresja ma bardzo wiele twarzy. Na jakie rodzaje można zapaść? Oto kilka z nich, które diagnozuje się najczęściej. 1. Depresja lękowa. Objawy fizyczne, skłonności do hipochondrii, napięcie, niepokój, wzmożone stany lękowe. 2. Depresja z zahamowaniem, osłupieniem, spowolnienie myśli, obniżenie zdolności pamięciowej, redukcja ruchów, mimika bez wyrazu, mowa powolna i utrudniona, sztywna pozycja ciała. 3. Depresja mieszana, blokada psychomotoryczna, obniżenie stanu świadomości, niekonsekwencja myśli. Zaburzenia percepcji. Komplikacje związane z chorobą narządów wewnętrznych. 4. Depresja psychotyczna. Majaczenie, omamy, skłonności samobójcze, melancholia. 5. Zespół kotarda. Melancholia, urojenia nihilistyczne, samookaleczenia. 6. Depresja Rzekomo otępienna, zaburzenia funkcji kognitywnych, pamięć, uwaga i tym podobne, dezorientacja, zamęt. Depresja czynniki ryzyka biologiczne otyłość choroby chroniczne na przykład cukrzyca, astma wczesne dojrzewanie zwłaszcza u dziewczynek historia depresji w rodzinie inicjacja seksualna zwłaszcza u dziewczynek Wysoko funkcjonujący autyzm, identyfikacja LGBT, polimorfizm w genach związanych z wydzielaniem serotoniny i dopaminy, psychologiczne: brak satysfakcji z wyglądu swojego ciała, wczesne przechodzenie na dietę, nieumiejętność regulowania emocji, uzależnienie od gier, słabe przywiązanie do rodziców lub opiekunów, złe relacje z bliskimi. Niskie poczucie własnej wartości, negatywne myślenie, uzależnienie od marihuany, problemy natury psychicznej i związane z zachowaniem, problematyczne korzystanie z mediów społecznościowych, na przykład Facebooka, Instagrama, zamartwianie się ocenami i systemem oceniania w szkole. Środowiskowe. Problemy szkolne, bycie ofiarą hejtu i innych rodzajów przemocy. Seksualnej, fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, bycie wystawionym na katastrofy naturalne, niska aktywność fizyczna, korzystanie z urządzeń z ekranem dłużej niż przez dwie godziny dziennie, mieszkanie za granicą bycie obcokrajowcem, wyobcowanie, odrzucenie przez innych, utrata bliskiej, ukochanej osoby, niski status socjoekonomiczny. Odrzucenie dziecka przez rodziców, lub niski poziom zainteresowania nim, słabe więzi rodzinne. Depresja u dzieci i młodzieży objawy. Dzieci też chorują na depresję dokładnie tak jak dorośli jest to jedno z zaburzeń, które są wyjątkowo demokratyczne. Młodzi ludzie też cierpią najczęściej nastolatkowie. I Twoją rolą jako rodzica lub opiekuna jest zauważenie symptomów. Młody człowiek nie ma zasadniczo motywacji do tego, by prosić o pomoc. Często się izoluje, co dodatkowo utrudnia udzielenie mu pomocy. Jeśli czekasz, aż Twoje dziecko samo przyjdzie do Ciebie po pomoc, możesz czekać bardzo długo, zbyt długo i nie doczekać się. Mimo, że każdy z nas jest inny, na szczęście, są konkretne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ pojawiają się najczęściej. Żaden z tych objawów nie jest czerwonym neonem, który krzyczy: Tak, twoje dziecko ma depresję, ale mogą posłużyć je za wzór. Pozwoli ci on na dostrzeżenie pewnych zachowań i da wystarczająco dużo czasu na reakcję, by pomoc przyszła odpowiednio wcześnie. Negatywne emocje i zachowania, które utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie. Dla nastolatka, który jest skoncentrowany na sobie i na własnych problemach, każda, nawet najmniejsza porażka, może wydawać się końcem świata. Nastolatkowie mają w sobie dużo więcej pasji, emocji, a mniejszą umiejętność patrzenia na pewne rzeczy z perspektywy. Dlatego tak łatwo ich czasem znokautować. Tym, na co musisz zwrócić uwagę, jest czas, w którym wracają na swoje normalne tory. Złe dni są w porządku czasem kilka tygodni na przykład po złamanym sercu jest w porządku ale już miesiące niekoniecznie jeśli twoje dziecko nie wróciło do swojej emocjonalnej normalności po dwóch tygodniach zwracaj na nie większą uwagę utrata satysfakcji z wykonywania ulubionych aktywności to zupełnie normalne że dzieci zmieniają zdanie i zajęcia co chwilę i w porządku, jeśli trening piłki nożnej chcą zamienić na szydełkowanie, mają do tego prawo, i taka zmiana leży w ich naturze. Jeśli jednak Twoje dziecko rezygnuje z jakiejś aktywności i hobby, i nie zamienia tego na nic innego, zwracaj na nie większą uwagę. Nerwowość, przemęczenie i lub zmniejszona motywacja w szkole. Czasem łatwo to zauważyć w nieobecnościach, które przedstawiają nauczyciele na wywiadówkach. Ale możliwe, że twoje dziecko wagaruje bez czyjejkolwiek wiedzy. Jeśli unika chodzenia do szkoły, ma coraz słabsze oceny i nie wykazuje zainteresowania czymkolwiek związanym ze szkołą, zwracaj na nie większą uwagę. Znaczący wzrost poirytowania lub niecierpliwość. To może być bardzo trudne do wychwycenia, bo na ogół nastolatkowie żyją w pewnym stanie permanentnego zniecierpliwienia. Tym co powinno obudzić twój niepokój, jest to, czy ta irytacja zamienia się w gniew i agresję. Jeśli twoje dziecko, zamiast bycia złym na cały świat, atakuje ciebie lub siebie, zwracaj na nie większą uwagę. Znaczące zmiany w apetycie lub wadze ciała. Jeśli nie ma medycznych wskazań do tego, by twoje dziecko przytyło lub znacząco schudło, a mimo to widzisz, jak bardzo się zmienia. Zwracaj na nie większą uwagę. Społeczna izolacja od rodziny i przyjaciół. Nastolatkowie przechodzą okres, w którym chcą po prostu być sami ze sobą i potrzebują, by rodzice dali im spokój na jakiś czas. Któż z nas tak nie miał? Jednak generalnie młodzież jest towarzyska i ma spore potrzeby wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi, by móc określać swoje poczucie wartości. Jeśli Twoje dziecko nagle decyduje się pozostawać w swoim pokoju przez wiele dni i tygodni, zwracaj na nie większą uwagę. Przeżywanie i sygnalizowanie stresu, z którym nie można sobie poradzić. Dzieci są inne niż ich rodzice i niż inni dorośli. Stres, który przeżywają i jego odczuwanie też są zupełnie inne. Jeśli twoje dziecko sygnalizuje, że czuje się przytłoczone i nie radzi sobie, to nie jest czas na to by mówić, gdy byłem w Twoim wieku było gorzej. Może i było. ale to absolutnie nie jest czas na to, by minimalizować i porównywać. To czas na to, by zwrócić na dziecko większą uwagę. Samo okaleczenia. Mogą to być nacięcia, ale też intensywne drapanie się czy zrywanie skóry nie związane z żadnymi medycznymi sytuacjami ranienie paznokciami opakowaniami kremu tubką od pasty do zębów czy maszynką do golenia może też być wyrywanie włosów uderzanie głową pięścią kopanie w ściany zwracaj uwagę na wszystkie zachowania które krzywdzą i kaleczą wiele śladów może się pojawić w miejscach niewidocznych na co dzień jak na przykład piersi brzuch czy uda Myśli i plany samobójcze. Może to być mówienie wprost o tym, że Twoje dziecko nie chce żyć, ale też idealizowanie nieistnienia, mówienie czegoś w rodzaju lepiej byłoby bez mnie. Czy ciekawe, jak to będzie, gdy mnie zabraknie? To zachowania w stylu rozdawania swoich rzeczy, szukania metod odebrania sobie życia w internecie. To odkładanie tabletek, gromadzenie leków, ostre przedmioty w szufladzie, konkretne plany z dniem, godziną, ze sposobem. Obserwuj i słuchaj, bo to nieprawda, że osoby myślące o samobójstwie o tym nie mówią, zanim coś zrobią. Ryzykowne zachowania: palenie, picie alkoholu, próbowanie narkotyków i wszystko, co zagraża zdrowiu lub życiu. To zachowania, które określamy jako ryzykowne. Należy zwracać na nie uwagę, gdyż niestety niejednokrotnie mogą skończyć się tragicznie. Zazwyczaj mają na celu odreagowanie wewnętrznego bólu i nie są przeciwko tobie jako rodzicowi czy opiekunowi. Zachowania typu acting out zachowanie, nad którym dana osoba nie ma kontroli reaguje przesadnie i destrukcyjnie. To może być na przykład Rzucenie jakimś przedmiotem, gdy ktoś dziecko zdenerwował, uderzenie pierwszej napotkanej osoby jako reakcja na odrzucenie przez dziewczynę. Zaburzenia koncentracji. Można to zauważyć w szkole, podczas lekcji, gdy dziecko czy nastolatek nie jest w stanie dłużej się skupić na konkretnym temacie, ale także w domu. Gdy wciąż ucieka myślami, zmienia temat, nie pamięta, co się do niego mówiło, buja w obłokach i ma duże kłopoty z wykonaniem wielu czynności, jak na przykład obowiązkowe odrabianie lekcji czy posprzątanie pokoju, zmiana dobowa, bezsenność, nadmierna senność, odsypianie w ciągu dnia, wybudzanie się w nocy, niemożność zaśnięcia przez długi czas. Niewysypianie się, brak energii rano, sen nie jest regeneracyjny. Problemy ze snem mogą prowadzić do innych kłopotów, dlatego tak ważne jest, by młody człowiek się wysypiał. Jeśli nie jest w stanie tego zrobić przez dłuższy czas, zwróć na to uwagę i udajcie się do specjalisty. Po niemal każdym akapicie pisałam, zwróć na nie większą uwagę. To powinna być główna rola rodziców. Jako rodzic nie tylko powinieneś zauważać te normalne, codzienne roller kostery nastoletnich emocji, ale musisz być wyczulony na wszelkie problemy, gdy wagonik karuzeli wypada ze swoich torów. Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia, że Twoje dziecko może cierpieć z powodu depresji, niezwykle ważne jest, by poszukać profesjonalnej pomocy. PHQ-9 Test dla młodzieży. Poniżej znajdziesz test na depresję przeznaczony dla nastolatków. Jeśli dziecko jest zbyt młode, to wykonaj go wspólnie z nim. Od razu zastrzegam: to jest tylko test poglądowy. Absolutnie nie jest jednoznaczną diagnozą. Można go zrobić orientacyjnie, ale przede wszystkim pamiętaj o wizycie u lekarza psychiatry, który dopiero po szczegółowym wywiadzie i obserwacji będzie w stanie rzetelnie ocenić stan zdrowia młodego człowieka. Instrukcja. Jak często doświadczałeś doświadczałaś poniższych objawów w ciągu ostatnich dwóch tygodni? Wybierz odpowiedź, która najlepiej opisuje Twoje doświadczenia. 1. Uczucie przygnębienia, depresyjność, poirytowanie, poczucie beznadziei. Wcale kilka dni więcej niż połowę czasu. Niemal codziennie. 2. Niskie zainteresowanie, lub brak przyjemności zrobienia różnych rzeczy. Wcale, kilka dni, więcej niż połowę czasu, niemal codziennie. 3. Problemy z zasypianiem, wybudzanie, spanie zbyt długo. Wcale, kilka dni, więcej niż połowę czasu. Niemal codziennie. 4. Słaby apetyt, obiadanie się, zmiany wagi. Wcale kilka dni, więcej niż połowę czasu, niemal codziennie. 5. Zmęczenie lub niski poziom energii. Wcale kilka dni, więcej niż połowę czasu, niemal codziennie. 6. Czujesz się źle ze sobą. Poczucie, że jesteś porażką albo kogoś zawodzisz wcale kilka dni, więcej niż połowy czasu, niemal codziennie. 7. Problemy z koncentracją na rzeczach takich jak na przykład szkoła, telewizja, czytanie wcale kilka dni, więcej niż połowy czasu, niemal codziennie. 8. Poruszanie się bardzo wolno lub mówienie bardzo wolno, tak że inni mają trudność w zrozumieniu Cię. Wcale, kilka dni, więcej niż połowę czasu, niemal codziennie albo przeciwnie. 9. Mówisz i poruszasz się bardzo szybko. Wcale, kilka dni, więcej niż połowę czasu, niemal codziennie. Odpowiedz na resztę pytań. 10. Masz myśli o skrzywdzeniu siebie, lub o tym, że bez ciebie byłoby lepiej? Tak? Nie. 11. Czy w ciągu ostatniego roku czułeś, czułaś smutek lub depresyjność przez większość dni, nawet jeśli czasem było w porządku? Tak? Nie. 12. Jeśli doświadczasz jakichkolwiek powyższych problemów, jak bardzo utrudniały ci funkcjonowanie w szkole, ze znajomymi, z codziennymi obowiązkami? Wcale, trochę, bardzo, ekstremalnie. 13. Czy w ciągu ostatniego miesiąca miałeś, miałaś poważne myśli o zakończeniu swojego życia? Tak, nie. 14. Czy kiedykolwiek w ciągu całego życia próbowałeś, próbowałaś odebrać sobie życie? Tak nie. Jeśli na pytanie 13 i lub 14 padła odpowiedź tak to koniecznie skontaktuj się z lekarzem, zgłoś się do szpitala lub zadzwoń pod numer alarmowy 112. Punktacja by określić orientacyjne nasilenie depresji należy zsumować punkty z pytań od 1 do 9, gdzie wcale równa się 0 punktów, kilka dni równa się 1 punkt, więcej niż połowę czasu równa się 2 punkty, niemal codziennie równa się 3 punkty. Reszta pytań powinna zostać skonsultowana ze specjalistą. Wyniki. Od 0 do 4 punktów: brak depresji lub bardzo słaba depresja. Od 5 do 9: łagodna depresja. Od 10 do 14: średnie natężenie depresji. Od 15 do 19: silna depresja. Od 20 do 27, bardzo ciężka depresja.